Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy nad takim niedużym stawikiem. Stawikiem to jest sztuczny zbiornik na wodę, po prostu takie jakby ogródki działkowe, coś w tym stylu, i ludzie tutaj przychodzą sobie, biorą w konewkach wodę. I my dzisiaj będziemy tutaj wędkować, mogą być dzisiaj burze, ale mam nadzieję, że coś się złowi. Także przed filmem zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem i wbijcie na Instagrama LifeRakivity. Zapraszam do oglądania. Tak się prezentuje ten stawik. Jakiś taki nieduży, z odrobiną trzciny. Podejrzewam, że tu jeśli coś złowimy, to będzie to karaś. Ale dobra, to my już zarzucamy wędki. Wędki są już zarzucone. Tutaj jest jeden spławik przy jakichś takich roślinach wchodzących do wody. Tam są dwa kolejne. Łowimy na kukurydzę. Ja już trochę zanęciłem kukurydzą i czekamy na branie na pierwszą rybę. Bo może się coś złowić. Już było właściwie takie delikatne wysadzenie spławika w górę. Dobra, to czekamy. Jest ryba u mojego kolegi. Zaraz wam ją pokażę. Naprawdę coś niesamowitego. Jest to taki karp. Karpik właściwie. Ma kilogram. Ważyliśmy go przed chwilą. Naprawdę fajnie. Taki karpik. My go na razie do siatki wsadzimy. Ale naprawdę fajnie, fajny taki kilogramowy karpik na kukurydzkę, niesamowite. Pierwsza rybka i taki karpik. Takiego Mikołaj karpika wyciągnął, super. Karpik jest tutaj w siatce. Ja go sobie chyba wezmę do mojego stawu, czy tam oczka wodnego. No także waleczny karp. Niech sobie na razie tutaj siedzi w wodzie, naprawdę fajna rybka. Jest kolejna ryba, tym razem taki nieduży karaś na kulkę z chleba. Dobra, to ja go już wypuszczam, bo nie będę go przecież nigdzie brał, takiego małego. Uciekaj. No, dobra, to my łowimy dalej. Jest kolejny karaś, tym razem trochę mniejszy. Kolejny karaś na tamte wędki, gdzie tam łowimy na dwie kukurydze. Na razie nic się nie dzieje, przerzuciliśmy je przed chwilą i ja sobie właśnie kolejnego karasia już złowiłem na chlebek. Taki mały karaś. Odhacz się. Dobra, zaraz go odhaczę. To karasia oczywiście wypuszczamy. Słuchajcie, jest kolejny gatunek rybki. Kolejny już trzeci gatunek. Był karp, były dwa karasie i jest piękna czerwonooka płoć. Coś niesamowitego. Ja ją na razie wpuszczę tutaj do siatki, do karpia. Ja tego karpia w końcu wypuszczę, bo ma ranę taką. Ale ja na razie wpuszczę tutaj do siatki. O, żeby nie spłoszyła ławicy swojej. Naprawdę super. Płoć nie jest jakaś duża, ma może ona maksymalnie 20 cm, ale... I, Mikołaj, nie ma ryby. Także się dzieje, naprawdę się dzieje. My tu jeszcze zostajemy. Może będziemy iść na następne. Jeśli się tu nic przestanie dziać, to idziemy na następne, ale na razie nie ma takiej potrzeby. Dlatego tutaj zostajemy. Dobra, był karp, była płotka. Może co następne będzie, zobaczymy. Także tak wygląda relaks nad wodą. Tutaj już coś skubię, chlebek. Cały czas właściwie coś skubię. Cały czas właściwie coś skubię. Spławik z chlebkiem. Bardzo delikatnie, ale skubię. Tam mamy nasze dwa spławiczki na kukurydzkę, na coś fajniejszego. Było też przed chwilą, nawet się chyba nagrało, branie u mojego kolegi mocniejsze. Ale także taki relaks nad wodą, my sobie tutaj łowimy i czekamy na jakąś rybkę. Przed chwilą było branie bardzo mocne, w sensie branie. Branie nie było jakieś mocne, ale po zacięciu była duża ryba. Ponad kilo miała spokojnie, niestety się wypięła. Nie wiem dlaczego, nie wiem co zrobiłem źle. Hamulec był dobrze ustawiony, wszystko było dobrze. Zaciąłem też mocno,
ale czasem tak bywa. Niestety się rybka zerwała. Podejrzewam, że to był karp albo lin, więc dobra, łowię dalej. Mam nadzieję, że się w końcu coś złowi. Staw jest niesamowity, właściwie taki stawik. Kolejny taki czerwony oki karpik u Mikołaja. Mikołaj takiego karpika złowił. Nieduży, nieduży taki fajny kroczek karpika. Fajnie. Super, naprawdę super. Mi też coś co jakiś czas weźmie. Naprawdę. Genialny jest ten staw. Jeśli chcecie jakąś zasiadkę z tego stawu, taką grubszą, to napiszcie w komentarzu. Dobra, to my łowimy dalej. Trochę się popsuła pogoda, ponieważ zaczęło padać. My tu jesteśmy pod drzewem, dlatego tutaj nas jakoś mocno to nie zalewa, ale i tak trochę nas moczy. Ale dobra, my łowimy. Jest ryba następna. Niestety karaś. Ale my tu łowimy dalej, fajny stawik. Dobra, to widzimy się przy rybie. Mam nadzieję. Ale się szamoczę ten karpik. Mocno go muszę trzymać. Taki karpik. No i ostatnia ryba to płoteczka, którą wypuści mój kolega. Trochę tutaj połowiliśmy i teraz przenosimy się na inny staw. Zaraz go poszukamy. Tutaj w okolicy jest dość dużo tych stawów i zobaczymy jakiś, spróbujemy się udać nad jakiś taki największy, najciekawszy z wyglądu. Dobra, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, koniecznie wbijcie na mojego Instagrama liferaki.ty. Wpiszcie sobie tam w wyszukiwarce Instagrama, powinniście mnie znaleźć. Zostawcie followka. Dobra, więc to by było na tyle. Do zobaczenia i cześć.